Dzień dobry. Wita Państwa zespół SWC. Zapraszamy do obejrzenia przeglądu wideo, w którym zebraliśmy najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju transportu strunowego i firmy SWC, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Dziś w programie. Promocja projektu technologii strunowych w Indiach. Akcja promocyjna dla partnerów z okazji rocznicy urodzin Anatoliego Unickiego. Delegacja z rosyjskiej uczelni technicznej odwiedziła UST. Nie traćmy czasu i od razu przejdźmy do pierwszego wydarzenia. UST Incorporated kontynuuje badania zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii USTI w różnych regionach. Współpraca UST Incorporated z Indiami pozostaje jednym z priorytetów. Podpisano dwie umowy na realizację kompleksów transportowo-infrastrukturalnych UST. W ramach akcji promocyjnej z okazji rocznicy urodzin Anatoliego Unickiego połączyliśmy dwa kluczowe projekty, w rozwój których Anatolij Unicki wkłada całe swoje serce. Teraz możecie jednocześnie wspierać rozwój projektów UST-i i UTERRA. Zarejestruj loty UTERRA w promocji UNI75 i otrzymaj dodatkowe udziały w projekcie UST-i. Centrum medialne UST Incorporated opublikowało wyniki spotkania z kierownictwem Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Przemysłowego. Rektor uczelni Aleksiej Jurjew oraz prorektor do spraw działalności naukowej i innowacyjnej Siergiej Konowałow otrzymali pełną informację o specyfice pracy firmy, a także o działalności biur projektowych. Przypominamy, że pomiędzy UST Incorporated a Uniwersytetem została podpisana umowa o współpracy w dziedzinie naukowo-dydaktycznej. To były główne wiadomości na dziś. Koniecznie polub ten odcinek i zostaw komentarz. Do zobaczenia!